Program Do Tych Boga, Michał Świderski i Basia Machulak. Witamy serdecznie. Będziemy dzisiaj mówili o tym, jak Bóg przemienia znowu całe życie, tak? Można tak powiedzieć. I nawrócenie, szczególnie dla kobiet, nawrócenie męża. Jest nawrócenie męża. Kobiety bardzo tego potrzebują, żeby słyszeć, jak się modlić, jak rozmawiać z mężem, żeby właśnie o tym powiesz. Wystarczy zrobić jedną rzecz prostą. Mąż na coś choruje, trzeba się pomodlić, Bóg go uzdrowi, to już mąż będzie wierzący. Prawda? Tak, zgadza się. Modliłam się za męża. Bardzo długo bolała go lewa ręka, bark, całe ramię i łokieć. No cała ręka praktycznie. I lekarze, i tabletki, antybiotyk. No i tak długo to trwało, nic nie działało. W końcu po prostu mówię, chodź, pomodlę się za ciebie. Także usiadł, pomodliłam się o uzdrowienie właśnie tego bólu, tej ręki. No jak się skończyłam modlić, to mój mąż usiadł i mówi, i co ja ci mam powiedzieć? W ogóle zaczął tą ręką ruszać i rzeczywiście go nie bolała. Później tam na jakiś czas ból wrócił, ale podczas też modlitwy na spotkaniu na wspólnoty. Tak, na spotkaniu wspólnoty poczułam właśnie takie mocne, taki ból tej ręki, tak mi ciągnęło w dół i takie przekonanie, że wierzę, że Pan Jezus po prostu chce uzdrawiać ten ból. I przyjechałam do domu i mówię, Mariusz, boli cię ta ręka? On mówi, że nie. No i rzeczywiście do dzisiaj jego ręka nie boli, także chwała Panu. Chwała Panu. Słuchajcie, więcej jeszcze nam Basia poopowiada. Basia jest z naszej chwili w pogrzebieniu. Tak. Też dowiemy się, jak Bóg was, ciebie najpierw przyciągał do siebie, później męża, jak w waszej rodzinie działa. Tak opowiesz nam o roku pańskim. O roku pańskim. Ja mam kilka ogłoszeń, bo później pewnie zapomnę, na końcu będziemy się modlili za chorych. Mam znowu, podobno upominaliście się, mam znowu intencje, słuchajcie, tu jest teczka z intencjami. Następny raz będzie jeszcze druga teczka, jeszcze więcej waszych intencji. Czyli wracamy do naszej takiej tradycji modlitwy za wasze intencje, za waszych chorych, głównie za chorych. Ale takie ogłoszenia. Od 12 października mamy u nas w Gliwicach, w Salkach przy Chrystusie Królu, kurs finansowy Crown. Czyli dla osób, które są tutaj gdzieś niedaleko, na Śląsku, albo może chcecie dojeżdżać, nie wiem, z Warszawy, czy tam ze Szczecina, może chcecie. Ale mamy kurs finansowy Crown. Co to jest? To jest materiał, w którym pokazujemy, jak w Boży sposób zarządzać finansami. Jak wychodzić z długów. Jak poprawnie zarządzać budżetem domowym, na co wydawać pieniądze, na co nie wydawać, jak robić oszczędności, jak modlić się w tych kwestiach. I to mamy od 12 października przez 10 tygodni, 10 spotkań. Czyli to jest duża rzecz, tam materiały też są do kupienia i książka, i zeszyt ćwiczeń. No to jest taki bardzo fajny materiał. Co dalej? Dla osób, które dopiero zaczynają swoje życie z Bogiem, kurs Nowe Życie w Pyskowicach, 4-6 listopada. Zapraszamy przez naszą stronę snegliwice.org. Można się zapisywać. Co tutaj jeszcze Rafał mi dał? Rafał mi dał jeszcze o nasze płytki. Przypominamy, jeżeli masz problem z emocjami, z relacjami, to są tutaj nauczania, chyba po 7, po 8 nauczań. Czyli zdecydowanie więcej niż na innych płytach, powiedzmy na rynku, umieszczamy tutaj. Słowa Bożego chcemy, żebyś doświadczył, czy doświadczyła uzdrowienia emocji, uzdrowienia relacji. I przypomniało nam się, że mamy materiał na trzecie DVD, uzdrowienie rodziny, tylko muszę dograć jedno nauczanie i wydamy, tak Rafał? Wydamy wtedy kolejny DVD, uzdrowienie rodziny. Czyli na razie w naszym sklepie, sklepdotykboga.pl, uzdrowienie emocji, relacji, a wkrótce też uzdrowienie rodziny. No i przed programem pomodliliśmy się chwilkę już za was, za słuchaczy, za widzów. I kilka rzeczy wierzymy, że Duch Święty nam pokazuje. Po prostu powiedz, jeżeli to dotyczy ciebie, to powiedz, Panie Jezu, przyjmuję to przez wiarę, niech to się stanie w moim ciele, w moim życiu. I tak, Duch Święty pokazał nam coś takiego. Zobaczyłem zakażenie w prawej górnej szczęce, takie bardzo mocne zakażenie od zęba. To jest jakaś poważna sprawa, to się wdało jakoś już w kość, w krew. Bóg chce to uzdrawiać podczas tego programu. Zobaczyłem też osobę, starszą kobietę, która ma problemy z pamięcią. Nie wiem, czy to jest Alzheimer, czy coś innego, ale to jest jakiś problem taki neurologiczny w mózgu.
I Duch Święty chce teraz przyjść, po prostu to zabrać, tak jakby po prostu cyk i to zniknie. Pamięć wróci, ta władza mózgu wróci. Bóg chce to zrobić. Zobaczyłem też zawroty głowy, które pochodzą z uszkodzenia jakby wewnętrznego ucha lewego. To samo. Wierzę, że Bóg chce to zabrać. Zobaczyłem też osobę, która ma taki bardzo mocny, niekontrolowany pociąg do alkoholu. To jeszcze nie jest jakby alkoholizm stwierdzony, ale bardzo duży pociąg. Walczysz cały czas ze sobą, ciągnie cię do tego alkoholu. I Bóg zrobi coś takiego, że ten pociąg do alkoholu zniknie. Że będziesz miał wolność, żeby tego nie zrobić. I wierzę, że jak tego nie zrobisz raz, drugi, trzeci, to to zniknie. To zniknie. To zniewolenie alkoholem zniknie. Tylko trzeba będzie współpracować. W tym sensie, że kilka razy Bóg da ci możliwość, żeby nie wejść w to. I nie zrób tego po prostu. Dalej, co zobaczyłem? Zobaczyłem tak jak nowotwór, który tak jak sieć jakby rozwija się w mózgu. Myślę, że to jest glejak mózgu. Wierzę, że Bóg chce to zabrać. W imię Jezusa sprzeciwiam się teraz temu nowotworowi. Obmywam go świętą krwią Chrystusa. Obumieraj w mózgu mojego brata i mojej siostry. Co jeszcze? To Rafał zobaczył też czerniak u kobiety, że Bóg chce zabrać nowotwór, który się rozwija. Sztywne kolano, które się nie zgina, Bóg chce uzdrowić. I też tutaj mieliśmy takie mocne przekonanie. Chyba ty miałaś, nie? Tak, że osoby, które mówią o sobie, czy dowiedziały się, że są niechcianymi dziećmi, że rodzice ich nie chcieli. Bóg mówi do ciebie, że jesteś chciany, że jesteś poczęty i poczęta z Jego miłości i dlatego jesteś chciany i jesteś chciana i Bóg chce uzdrowić twoje serce przez tę prostą prawdę, że jesteś kochany i jesteś chciany i jesteś oczekiwany i Bóg ma plan dla twojego życia i Bóg ma dla ciebie błogosławieństwo. I też takie przekonanie, że Jezus chce przyjść do każdego, kto Go wzywa. Jego miłość jest na tyle obfita, że nie zabraknie dla nikogo. Jeżeli będziesz Go wzywał, jeżeli będziesz Go zapraszał, zapraszała do swojego życia, to Jego miłości starczy dla każdego. Amen. To tak, słuchajcie, na początek nam Bóg pokazuje. Będziemy się jeszcze modli dalej o to, żeby Bóg działał w naszym życiu, w naszych emocjach, w naszym duchu, w naszym ciele, w naszych rodzinach, w naszych finansach, wszędzie. Wszędzie. To jest też taki rys. Od samego początku chcemy pokazywać Boga, który działa we wszystkim. Oczywiście najważniejsze jest oczyszczenie ducha, przebaczenie grzechów. To jest najważniejsze. Życie wieczne. Ale też dobrze w jakimś takim stanie dobrym dojść do tego życia wiecznego. Prawda? I chcemy pokazać, że Bóg się chce zatroszczyć o całą twoją osobę. Całą twoją osobę. Dobrze. Ja się rozgadałem. Rozgadałem się. To prawda, ale Basia, oddaję ci teraz głos, opowiadaj, opowiedz nam właśnie swoje świadectwo, jak Bóg cię przyprowadził, to jest też takie fajne, humorystyczne, jak Bóg cię przyprowadził do siebie, jak Bóg działa w twojej rodzinie, w twoim mężu, co się dzieje właśnie w waszym małżeństwie, w waszym życiu teraz. Także to, żebym jeszcze tak nie zapomniała, jak już mówiłam właśnie o tym uzdrowieniu ręki, to pamiętam teraz tak, no, przypomniało mi się, że ja się długi czas też modliłam jednym fragmentem ze Słowa Bożego. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to o cokolwiek prosić będziecie, to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały. Ojciec przez to dozna chwały, tak, to jest ważne. Tak, że owoc obfity przyniesiecie. I staniecie się moimi uczniami. Tak. Ja bardzo długo się właśnie modliłam do Pana Jezusa, żeby właśnie ten mój mąż mógł stać się też Jego uczniem. Tak. I to też widziałam, te zmiany, one cały czas się toczyły, te zmiany. Jak, no to może jeszcze właśnie od początku. Od początku. Jak, tak, od powiedzmy początku. Od początku, to fajna historia. Przepraszam. Od początku to tak, koleżanka w ogóle zaprosiła mnie na taki wieczór, to była msza z modlitwą uzdrowienie w Chwałowicach, tam obok Rybnika, gdzie właśnie mieszkam. Tak mnie wyciągała, mówię, wiesz, nie, no gdzie ja tam pojadę, co, nie, chodź, pojedziesz ze mną, zobaczysz. I rzeczywiście pojechałam i po mszy ksiądz zaprosił nas, wyjdźcie z ławek, chodźcie tutaj przed ołtarz. I ta koleżanka mówi, zostaw tą torebkę. Ja mówię, no gdzie torebkę w ławce zostawię, jak? Normalnie, zostaw i chodź. I rzeczywiście wyciągnęłam je na środek. I no, ksiądz miał słowa poznania, dużo miał słów poznania i
ja tak w dużym skrócie i zaczyna mówić, że wierzę, że Pan Jezus chce uzdrawiać krwotok z nosa, powiedzmy lewe kolano, i zaczął wymieniać te wszystkie poznania. Ja sobie myślę, kurka, no pewnie ci ludzie wszyscy mu chodzą przed tą mszą i to wszystko opowiadają, no bo skąd on to może wiedzieć, tak? Przecież to jest nierealne, a poza tym nawet jakby to wymyślił, to przecież może trafić, tam jest tyle osób, że na pewno trafi, że 30 osób będzie miało krwotok z nosa, jednego będzie bolało ucho, tak? No, utrafi. I Pan Bóg tak sobie trochę zażartował ze mnie rzeczywiście, bo pokazał mi, że to nie jest tak. Pokazał mi coś, czego ksiądz na pewno nie mógł wymyśleć. Zostawiłam tą torebkę, tam klucze z samochodu, papiery. Myśmy zmienili wtedy samochód, no bo już dwoje dzieci wtedy było, także samochód trzeba było zmienić. No nowy nie jest, ale de facto dla nas był nowy. I ta torebka w tej ławce i myślę tak, o kurka, i teraz co? Torebka, papiery, klucze, jak ja przejdę na parking, a tego samochodu tam nie będzie, to przecież mój mąż mnie chyba powiesi. To jest bardzo ważne, że żeby nie niszczyć samochodu mężowi, to na pewno pomoże w jego nawróceniu. I rzeczywiście te myśli po prostu mnie tak ogarnęły, że ja już nie słyszałam w ogóle, co oni tam mówią. W ogóle. Cały czas mi dudniło tylko papiery, papiery, idź po torebkę, idź po torebkę. I nagle ksiądz mówi tak, jest wśród nas kobieta, która myśli o aucie. Zostaw to, ja już się tym zająłem. Ja po prostu stałam tak wryta, tak rzeczywiście. Mnie tak zamurowało, mówię, to jest niemożliwe, przecież skąd on to mógł wiedzieć, tak? Skąd mógł wiedzieć? No teraz wiem, że to jest działanie Ducha Świętego. Wcześniej nie miałam o tym pojęcia, pierwszy raz się spotkałam właśnie z modlitwą i ze słowami poznania. Także to było takie boom dla mnie, że rzeczywiście Pan Bóg działa. No i później już kolejne kroki, nowe życie, Emaus, ale to tak już później się zaczęło dziać. Na początku jeszcze tak jak jeździłam jako sympatyk, to jeszcze tam wzrastałam w modlitwie, rzeczywiście dużo mi to dało, takie ładowanie baterii, jak my się to nazywali. Jeździłyśmy na spotkania co wtorek, takie uwielbieniowe bardziej. Ale dopiero nasze życie zaczęło się rzeczywiście zmieniać od momentu, jak wstąpiłam do wspólnoty w Pogrzebieni. Moja kuzynka Bernatka właśnie tam założyli filię. Była z nami Bernatka, już z Michałem też. Tak. I to rzeczywiście, jak wstąpiłam do wspólnoty, Pan Bóg naprawdę zaczął przemieniać nasze życie. I dostałam nawet takie słowa w Słowie Bożym i tak bardzo mnie to dotknęło, że to jest rok Pański. Ja powiedziałam do mojego męża, ja mówię, Mariusz, zobaczysz, to jest nasz rok. Rok miłosierdzia, rok Pański. I rzeczywiście myśmy długo, 8 lat mieliśmy działkę, na której zaczęliśmy budowę. No nie wyszło nam. Było to dla nas bardzo uciążliwe. Działka kojarzyła nam się tylko z czymś ciężkim, nieprzyjemnym. Chcieliśmy się po prostu tego pozbyć, tego ciężaru. Próbowaliśmy ją bardzo długo sprzedać, co nie dawało skutku żadnego. I pewnego razu właśnie przechodziłam przez miasto i w sklepie Fatima czy Święty Jacek, ja już dokładnie nie pamiętam, wisiał bardzo duży krzyż, taki naprawdę duży krzyż z Panem Jezusem. I mówię, że do koleżanki, mówię, zobaczysz, jak kiedykolwiek będę miała swoją sypialnię, to ja taki krzyż chcę nad tym łóżkiem. I nie minął jakiś czas i rzeczywiście moja mama robiła porządki w piwnicy i podsuwali szafy i patrzymy, wisi piękny, duży krzyż z Panem Jezusem. Fakt faktem był uszkodzony, ale mój mąż się podjął zadania. Cały krzyż wymienił, zreperował Pana Jezusa i wydaje mi się, tak myślę, że wierzę w to, że te przemiany to też w nim zaczęło się dziać już wtedy. Bo to jednak swój czas poświęcił i chciał to zrobić, tak? To było już to pragnienie tego naprawienia. Tak. No, nawet tak żartował trochę, że zobacz, ja tutaj naprawiam Pana Jezusa, że On, tak? Że to zawsze mówili, że to tak. Się mówi, że to Pan Jezus, a tu odwrotnie, zobacz. No, to dosyć fajnie. I no, zmiany duże się zaczęły, bo wcześniej mąż miał taką pracę, że nie mogliśmy wziąć czy kredytu, żeby ten dom zakończyć, tak, żeby go wybudować, zostaliśmy na fundamentach. No, Pan Bóg tak przemienia, że po prostu do tej pory nigdy nie byliśmy na wakacjach, nigdy nas na to nie było stać jako tako, żeby pojechać z dziećmi razem. On też nigdy nie miał urlopu. Ja jak tam gdzieś z dziećmi byłam na tydzień, czy w Isternej, czy gdzieś, on też nigdy nie był z nami. Tam na weekend przyjechał,
No ale razem nie byliśmy na takich prawdziwych wakacjach i rzeczywiście Pan Bóg to przemienia wszystko, że zmienił pracę. Może. No w ogóle, właśnie, no tak, powiedz właśnie. Tak, bo to z tą pracą ja mu mówię, że u nas na wspólnocie jest ta skrzyneczka, Bernatka już też na pewno tutaj o tym wspominała, jest taka skrzyneczka, do której wszyscy wrzucają na karteczkach napisane intencje i później jest diakonia modlitewna i dziesiątka różańca w tych intencjach, po prostu te osoby się modlą. I właśnie mówię do mojego męża, słuchaj, to napisz taką kartkę, bo on wtedy nie jeździł ze mną na wspólnotę, zawsze mówił, ty tam sobie jeździ jak chce, że ja posiedzę w domu z dziećmi. No i ja mówię, napisz na kartce, czego byś chciał, jaką pracę byś chciał dla siebie. No i rzeczywiście wypisał tam kilka podpunktów. Wcześniej nie miał w ogóle takiego, no tej pełnej wypłaty, nigdy go w domu nie było. Nawet jak pracował na miejscu, to jednak go nigdy nie było w domu, bo wstawał bardzo wcześnie i późno przyjeżdżał i w soboty pracował. Także on tak chciał, żeby ten pracodawca go doceniał, żeby te dochody były widoczne, żeby był z nami więcej w domu, a jednak te zarobki wzrosły. I co, i napisał to wszystko tak, na kartce? Tak, napisał na kartce, wrzuciłam do skrzyneczki, nie minął jakiś czas, się nadarzyła praca i okazało się, że wszystkie te podpunkty zostały po prostu spełnione. I co można to? Powiedziałam mu, że teraz to już wypada, żebyś pojechał chociaż podziękować. I rzeczywiście mieliśmy mszę wspólnotową i pojechał. I od tamtej pory jeździmy z dziećmi. Jeżeli jest w domu i jest spotkanie, to jeździ ze mną. Czyli przepis na męża jest prosty. Po pierwsze, dać mu coś do zrobienia fizycznego, tak? Na przykład naprawę krzyża. Tak. Po drugie, pomodlić się, żeby Bóg go uzdrowił. I po trzecie, żeby mu dał lepszą pracę. I żeby nie jeszcze samochodu, który kupił, żeby nie zepsuć. Tak, tak, bardzo ważne. perełka, pucowanie felgi. No i co? I to mniej więcej na wszystkich mężczyzn działa. Myślę, że tak, że ten samochód to jest bardzo ważne. No, ale zobaczcie, to jest fajne, jak Pan Bóg, że tak powiem, do naszego poziomu się też zniża i mówi do nas językiem, który my rozumiemy. Tak po ludzku. No. Mhm. No. Ale, a z tą działką? No nie powiedziałaś, co z tą działką? Działka się sprzedała. Działkę sprzedaliśmy. Bardzo uszczęśliwiło nas to. I teraz czekamy. Na razie czekamy na dom. Modliłam się o dom i dostałam w Słowie Bożym obietnicę, której się po prostu uchwyciłam i trzymam, że po prostu w Jeremiaszu jest, że Pan chce spełniać nasze oczekiwania, takie, tą przyszłość chce nam dać, jak jej oczekujemy. Tak. I tam później pod koniec właśnie i przyprowadzę was do miejsca. I to mnie tak dotknęło, że rzeczywiście przyprowadził. Przyprowadził nas do miejsca, pokazał nam dom. A to powiedz, jak to było? Co znaczy pokazał? Bo to też ciekawe opowiadałeś przed chwilą przy... Co to znaczy, że pokazał? Podczas modlitwy osobistej miałam taki obraz... domu po prostu, dom. Narysowałam sobie, ja tam rysować dobrze nie potrafię, ale narysowałam dom, drewniany płot, krzaki i okno. I zamknęłam ten swój zeszyt i tak mnie cały czas miałam coś w sobie, że muszę otworzyć i narysować krzyż nad tym oknem. I rzeczywiście narysowałam krzyż nad tym oknem, no i później wybieraliśmy domy, które na naszym poziomie finansowym, że tak powiem, które warto zobaczyć. Pojechaliśmy. Na początku wydawało mi się ta brama, że ona jest metalowa, to na pewno nie jest ten dom. Ale później się okazało, że z lewej strony dom graniczy z sąsiadem i płot jest rzeczywiście drewniany. Są krzaki, u góry jest okno, a od strony, gdzie narysowałam krzyż, jest po prostu wybudowany kościół. Także wierzę, że to jest to. Tak, że to jest to i teraz już jesteśmy... I macie już konkretne znaki, tak? Mówiłaś o tych geodetach. Tak, mamy konkretne znaki. Później w psalmie dostałam słowa, że Pan będzie zabierał wszystkie przeciwności. I rzeczywiście tak się dzieje. Najpierw przeciwności finansowe, później czasowe, że na przykład coś się dzieje w papierach, trzeba coś zmienić. Mówią, oj, będzie półtora miesiąca jak nic. Się okazuje, że na drugi dzień, jeden dzień to trwało i dało radę, tak? I co, z półtorej miesiąca... Zrobił się jeden dzień. Jeden dzień, no to jest mocne. Tak. Także ja jestem w ogóle zaskoczona. Najpierw myśleliśmy, że te koszta będą dużo większe. Myśleliśmy, że osoby, no, że tych pieniędzy nie będziemy mieli na tyle. Ja też prosiłam właśnie, Panie Boże, Ty nam pobłogosław w tych finansach, czasowo, finansowo i w całej tej biurokracji tego wszystkiego.
I się okazało, że osoby, które wcześniej no, mówiły, że tam no, nie bardzo, żeby nam póki co pieniążki oddać, to teraz wszystko pospływało. Czyli wyście pożyczali, mimo tego, żeście mieli mało, toście pożyczali innym jeszcze. Czy myśmy tą działkę sprzedali, tak, że było z czego się podzielić, pożyczyć, ale de facto jakby nie było, mieliśmy obliczone dużo wyższą kwotę, a później się okazała ta kwota o połowę mniejsza, którą musimy jako wkład własny mieć. Także rzeczywiście... No, skraca Pan Bóg drogę. No to dobrze, dobrze. Ale uczycie się na własnych, jakby na własnym życiu tego, co to znaczy właśnie uchwycić się Słowa Bożego, uchwycić się obietnicy, iść w tym kierunku przez wiarę i dopiąć tego, co Bóg obiecał. Tak. Prawda? No a właśnie, no bo też mówiłaś, że jesteście na takim etapie z mężem, że już nie tylko Ty jakby zachęcasz do wiary, tylko też są sytuacje... Jak jest, tak, jak jest jakaś sytuacja, że ja się już na przykład denerwuję, że coś zadzwonią i mówię, nie, no znowu, i ja już się podłamuję, tak, jakiś taki moment przychodzi, to mój mąż mówi, no przestań, przecież będzie wszystko dobrze, przecież Bóg nam to obiecał, także już on zaczyna mnie podbudowywać. To jest super i taka jest rola rodziny, ale też wspólnoty, prawda, bo tak często jest, że jak na przykład jakaś sytuacja nas złamie, to przychodzimy w grono osób, które są rozpalone Bogiem, rozpalone wiarą i one nas prostują znowu i stawiają do pionu i zapalają nas swoją wiarą, prawda? Tak. No to jest to jest to, o czym mówimy, prawda? Że wiele osób no tak jak słuchacie nas, to widzicie, że my cały czas mówimy o tej wspólnocie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne? No bo my wierzymy po prostu i doświadczamy, że to jest właśnie takie ważne. Że to jest właśnie takie ważne. Albo inaczej, widzimy, że nawet gorliwe, mocne osoby, które zaczęły dryfować od wspólnoty, po jakimś czasie są nie do poznania. Zmieniają się, ale w tą złą stronę. Nie do poznania. Dlatego cały czas podkreślamy, że, tak jak Słowo Boże mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wspólnota to jest dokładnie miejsce czuwania. To jest miejsce czuwania, miejsce ciągłego rozpalenia. Także to jest takie coś. A jeszcze sobie zapisałem tutaj a propos tych twoich świadectw takich ciekawych, jak działa w waszym życiu. To jest jeszcze o okularach, Jaś powiedzieć. A widzisz, zapisałem sobie wszystko. Dobrze. Pamięć krótka, także. Dobra, ale krótka. A właśnie było takie świadectwo. To, znaczy, przepraszam, takie słowo miałem a propos tych utraty tej pamięci, ale to... Przejmuję. Nie szkodzi, ja przejmuję. Ja wszystko przejmuję, co Pan Bóg dla mnie ma. Także o okularach. Na początku roku poszliśmy do okulisty. No bo rzeczywiście, tą działkę sprzedaliśmy, pieniążki były, także wcześniej musielibyśmy chyba pożyczkę wziąć, żeby okulary wymienić, bo to jest ogromny koszt. Dlatego ja nie noszę. Ja już tyle razy przyjmowałam uzdrowienie wzroku i ich dalej przyjmuję, także w każdym razie chcieliśmy do naszego optyka, gdzie zawsze chodziliśmy i pojechał na wczasy, no i trafił nam się kto inny. Poszliśmy tam i się okazało, że pan doktor mnie uświadomił, że okulary, które nosiłam przez 5 lat w ogóle nie leczyły mojego wzroku. W ogóle były źle dobrane. I że teraz będę musiała mieć na prawe oko cylindry. Ja tam dokładnie się nie znam na tych wszystkich tych. W każdym razie wychodziło na to, że on zaczął wymieniać, co mi będzie dolegało, jak ja zacznę nosić te okulary. No i co miało ci dolegać? Miała mnie boleć głowa, miało mi być niedobrze, miałam praktycznie chodzić po ścianach, przez tydzień nie prowadzić samochodu. No, takie chodnik do pokonania, to już też takie... Samochodzenie też miało sprawiać problem ze względu na... nie można określić wysokości, czy chodnika, tak? No i jak on mi tam wszystko wymieniał, co mi będzie dolegało, to ja tak sobie myślałam, aj tam, co mi też będzie, pomodlę się, Pan Jezus mnie uzdrowi. I rzeczywiście przyszły mi takie myśli, że powiedz mu, że jesteś głęboko wierząca. Ja to myślę, jak ja mam mu powiedzieć, on mi tu tak cały czas nawija, co mi będzie dolegało, ciężko było przerwać. Jak ja mam powiedzieć, że ja jestem głęboko wierząca? Ale nie dało mi to spokoju i mówię tak, bo ja głęboko wierzę, że mnie nic nie będzie dolegało. I ty myśli znowu, nie, ty mu powiedz, że jesteś głęboko wierząca. Ja mówię, ojej, no i w końcu już tak ręce mi opadły, ja mówię, bo wie pan co, ja mówię, bo ja jestem głęboko wierząca, a ja jestem misjonarzem.
A mnie po prostu zcięło. Ja myślę, tak, na pewno odbił piłeczkę, tak? Słyszał, że jestem głęboko wierząca, to on odbija piłeczkę, mówi, a ja jestem misjonarzem. Ale po głębszej rozmowie rzeczywiście się okazało, że dorabia między misjami, dorabia właśnie jako optyk, lekarz, i zaczęliśmy dużo tam przytaczać też ze Słowa Bożego, że Pan Bóg się też troszczy, troszczy się o Królestwo Boże, cała reszta będzie wam dodana. Także to jest takie też bardzo ważny też cytat dla mnie. Czyli żeście się jakby w wierze, że jeszcze zbudowali, no raz się okazało. Tak. No, jak, a, no i właśnie, a i później powiedz, i co z tymi bólami, dolegliwościami? Jak odebrałam okulary, ubrałam na nos, wyszłam stamtąd, o własnych siłach wsiadłam do samochodu, pojechałam do domu i do dzisiaj nic mi nie dolega, ani mi głowa nie boli, nie było mi niedobrze ani przez sekundę. Także wierzę w to, że właśnie to, że powiedziałam, że jestem głęboko wierząca, spowodowało to, ten brak do tych dolegliwości całkowity. Mhm. Przyznała się, Jezus powiedział, że kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja się przyznam przed Ojcem. Tak. Prawda? I to jest publiczne jakby przyznanie się do wiary. No my mamy z tym problem trochę w Polsce. Jesteśmy nauczeni jeszcze przez komunistów, że wiara to jest w cudzysłowie prywatna sprawa, że nie wolno o tym mówić. A tak naprawdę to jest pomysł diabła, który jest dokładnym przeciwieństwem tego, co Jezus mówił, że idźcie i głoście. Tak. Idźcie i głoście. Idźcie, czyńcie uczniów. A ta mentalność właśnie pod tytułem to jest moja prywatna sprawa oznacza, że chrześcijaństwo się zakończy w jednym pokoleniu. To jest dopiero diabelstwo. Nie? Jak diabeł nie może zniszczyć kościoła, to mówi, niech się przynajmniej nie rozmnaża. I umrze wtedy. No. Dlatego to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli wierzysz w Jezusa, jeżeli doświadczasz Jego działania, to mów o tym. Składaj świadectwo. Tak jak Basia składa świadectwo, tak jak ja składam świadectwo. Tam, gdzie jesteś, składaj o tym świadectwo. Oczywiście jest taka cienka granica między składaniem świadectwa a śmiesznością, której nie należy przekraczać, prawda? Bo czasem ktoś nie w tym momencie, nie tak jak... No tak, wiadomo. Uczymy się tego. Ale trzeba się przyznawać do Boga. Prosta sprawa, może ja to wykorzystam. Prosta sprawa. Przechodzisz przed kościołem, przeżegnaj się. Przed posiłkiem. Przeżegnaj się, pomóc się przed posiłkiem. Ja sobie taką decyzję podjąłem, że będę się modlił, ale tak, żeby to było jasne, że się modlę, wszędzie. I zawsze. I czasem to jest takie trudne, bo na przykład jestem na jakimś spotkaniu biznesowym na przykład, jest cała sala ludzi i tylko ja jeden modlę się przed posiłkiem. Ja jeden. Ale przynajmniej wszyscy wiedzą, że jest jeden wierzący. Niech wszyscy wiedzą, że jest jeden wierzący. No. I później wbrew pozorom ludzie zauważają to, nie komentują, ale kiedy przyjdzie czas, kiedy ktoś ma kłopot, kiedy ktoś wpadnie w tarapaty, to naraz te osoby cię znajdą. I poproszą cię o modlitwę, poproszą cię o radę, poproszą cię o słowo. No, jest tak. No właśnie, ale najważniejsze jest to, że my się przyznajemy do Jezusa, Jezus przyznaje się do nas przed Ojcem. I do ciebie też się przyzna. Prawda? No. To słuchajcie, to jest piękne. Ile wy jesteście w wspólnocie? Ja październik chyba w zeszłym roku. Rok? Mhm. Rok. I co możesz powiedzieć? Czy to twoje życie się zmieniło, czy nie? Jakby to powiedzieć? Ta szara rzeczywistość została pokolorowana. No właśnie. Właśnie. Tak. Pan Bóg ma kredki, którymi koloruje. Bardzo ładnie, tak ostatnio słyszałam takie sformułowanie, że mamy kolorować swoją rzeczywistość i rzeczywiście Pan Bóg to robi. Są wielkie zmiany. Troszczy się o nas nie tylko duchowo, ale też właśnie i finansowo. Wcześniej nie jeździliśmy na wakacje, nie chodziliśmy z dziećmi do kina. Dzieci nie miały basenu, a teraz to wszystko mają. Także... Są takie drobne rzeczy, drobne, prawda? A mają znaczenie, bo to jednak ta nasza codzienność jest. No. Ona jest i trzeba żyć. Dlaczego o tym mówimy? No oczywiście to nie jest tak, że Basia się przechwala, czy absolutnie to nie jest w tym duchu. Chodzi o to, żeby pokazać, że Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i by miały je w obfitości. I to jest prawda.
pewnie przyjdzie czas, kiedy ja znowu siądę jakby z tej strony jako ten, który składa świadectwo, żebyście wiedzieli, że ja też mam nowe świadectwa, też żeby tak nie było, że ja nie mam, że wszyscy to mówią świadectwa. Nie, nie, oczywiście Bóg w naszym życiu też działa. Ciekawe rzeczy się dzieją, chociaż oczywiście wymaga to wiele pracy czasem, samozaparcia, pójście za tym, co Bóg pokazuje, ale są efekty. Też pewnie przyjdzie czas, będę się tym dzielił. O, nawet będę się dzielił, jak będę nagrywał przecież błogosławieństwa Abrahama o finansach. Będę się dzielił tym. Będę się dzielił, jak, a co? Chociaż nie wszystko, wszystkiego nie mogę powiedzieć. Niektóre rzeczy są ściśle tajne. Ściśle, no poważnie. I tych rzeczy nie powiem. Ale tak jest, że życie z Bogiem absolutnie nie jest nudne. Czasem Bóg stawia przed nami wyzwania, prawda? To tak jak ja przed moimi synami stawiam wyzwania i tak dalej. Ale tak jak Słowo Boże mówi, Bóg wie, ile jesteśmy w stanie unieść. I no, teraz tak mi się przypomniały osoby na przykład, które są chore, prawda, na skraju wyczerpania. Chcę ci powiedzieć tak od serca, ode mnie, nie wierzę, że ten ciężar, który niesiesz, pochodzi od Boga. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków: odrzućcie wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który was łatwo zwodzi. Grzech, nienawiść, ból, choroby przerzuć na Jezusa. Naucz się przerzucać to na Niego. Naucz się przyjmować Jego błogosławieństwo, Jego uzdrowienie. Tak wierzę, że to jest Jego wola. To jest Jego wola dla ciebie. Nie to, żeby twoje życie było przytłoczone i zmiażdżone. Prawda? Także jeżeli słuchasz nas dzisiaj i jakby ta decyzja pójścia za Jezusem jest jeszcze cały czas przed tobą i w twoim sercu rodzi się to pragnienie, tak, chcę pójść dzisiaj za Jezusem, tak, chcę odrzucić szarość albo czerń nawet, albo czerń, głęboką czerń tego życia, chcę wejść w przebaczenie, które ma dla mnie Jezus, chcę wejść w pokój, który ma dla mnie Jezus, chcę wejść w błogosławieństwo, chcę wejść w sens życia, który ma dla mnie Jezus, to zapraszam cię do tej modlitwy, która jest decyzją i wyznaniem. I wierzymy, że tak jak mówi Słowo Boże, że jeżeli ustami swoimi wyznajemy wiarę, a w sercu wierzymy, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, osiągasz zbawienie. Czyli Bóg cię przyjmuje. Bóg cię przyjmuje do swojej rodziny. Oczywiście potwierdź to później sakramentem pokuty. Jeżeli nie jesteś ochrzczony, to przyjdź do kościoła, powiedz księdzu, przejdź przygotowanie, bądź ochrzczony, bądź bierzmowany, czegokolwiek tam brakuje. Ale niech to się zacznie od serca, od tej decyzji. Tak, wracam, tak, zapraszam ciebie. Możesz się ze mną modlić teraz. Panie Jezu, dziękuję ci za twoją miłość, którą pokazujesz mi w twoim słowie i w świadectwie braci i sióstr. Ja też chcę tej miłości. Ja też chcę twojego przebaczenia. Ja chcę twojego uzdrowienia. Ja chcę twojego uzdrowienia. Pokoju i błogosławieństwa. Pokoju i błogosławieństwa. Przyjmij mnie dzisiaj. Przyjmij mnie dzisiaj. Takim, jakim jestem. Takim, jaka jestem. Z całym bagażem moich grzechów. Z całym bagażem moich grzechów. Z całym bagażem błędów i porażek. Z całym bagażem błędów i porażek. Ale wiem. Ale wiem. Że ty wybiegasz mi. Że ty wybiegasz mi. I rzucasz się na moją szyję. I przyjmujesz mnie na nowo do swojego domu. Przyjmujesz mnie na nowo do swojego domu. Bo tak mówi twoje słowo. Bo tak mówi twoje słowo. I ja mówię tobie tak. I ja mówię tobie tak. I chcę odrzucić wszelki ciężar. I chcę odrzucić wszelki ciężar. A przede wszystkim grzech. A przede wszystkim grzech. Który mnie łatwo zwodził. Który mnie łatwo zwodził. I wybieram ciebie, Jezu Chryste. I wybieram ciebie, Jezu Chryste. Bądź moim Zbawicielem. Bądź moim Panem. Od dzisiaj. Od dzisiaj. Aż po wieczność. Aż po wieczność. Amen. 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 Kochani, to jest fundamentalna decyzja. To jest decyzja nie do przecenienia. To opowiedzenie się za Jezusem. Ten akt skruchy
i pokuty. No, święty Paweł wyraźnie mówi, osiągasz zbawienie. To nie są żarty. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Kiedy wypowiadasz tę modlitwę, kiedy mówisz ją szczerze, to Jego Duch, Jego osoba rozgaszcza się w twoim sercu. To się dzieje naprawdę. I to jest dla ciebie dzisiaj. Jeszcze chwilkę się pomodlimy. Mamy tak pięknie wydrukowane te intencje. Są ich tu setki, a może tysiące. Pomodlimy się jeszcze chwilkę za wszystkie razem, zbiorczo. Panie Jezu, twoje słowo mówi, że modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Ty go podźwigniesz, i Pan go podźwignie. Jezu Chryste, obmywam Twoją świętą krwią wszystkich naszych chorych, wszystkich tych, którzy zostali nam powierzeni z Polski, z całego świata. Jakkolwiek byłyby ciężkie te schorzenia, jak bardzo niemożliwe do uleczenia po ludzku. Jezu Chryste, ja wyznaję, że dla Ciebie nasze ciała są jak glina. Ty jesteś garncarzem, Panie. Ty potrafisz ulepić te ciała na nowo. Obmywam, Panie, te ciała i te zranione serca, zranione życie Twoją świętą krwią, bo Twoje słowo mówi, że w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Obmywam, Panie, każdego i każdą z naszych słuchaczy i widzów Twoją świętą krwią, bo w Tobie, Jezu Chryste, w Twojej ofierze krzyża jest uzdrowienie dla każdego z nas. Jezu Chryste, uwalniam moc Twego Ducha. Uwalniam moc Twego Ducha. Uwalniam moc Twego Ducha do tych sytuacji po ludzku beznadziejnych, ale ten sam Duch stwarzał Wszechświat i ten sam Duch będzie stwarzał na nowo naszego ducha, nasze dusze i nasze ciała do tego porządku i zdrowia, który Ty zapragnąłeś, Panie. Jezu Chryste, w Twoje imię wypowiadam słowo uzdrowienia i pokoju, słowo wolności dla osób zniewolonych, słowo pokoju dla osób, które są w nieustannym lęku i panice. Jezu Chryste, w Twoje imię przełamuję ducha lęku, w Twoje imię przełamuję ducha zamieszania, ducha niewiary. W imię Jezusa Chrystusa wypowiadam wolność i pokój i bezpieczeństwo i błogosławieństwo. Jezu Chryste, uwalniam Twój ogień. Uwalniam Twój ogień w ciałach, w sercach, w duszach moich braci i sióstr, w ich rodzinach i relacjach i w środowisku. Jezu Chryste, ogłaszam, że Twoją wolą jest błogosławieństwo, a nie przekleństwo. W Twoim imię przełamuję wszelkie przekleństwo, a wypowiadam Twoje błogosławieństwo i życie. Błogosławię, Panie, każdemu i każdej siostrze, która ogląda teraz ten program. Błogosławię w Twoje imię. Niech Twoje błogosławieństwo, Panie, niech Twoje błogosławieństwo ogarnie każdą dziedzinę życia. Każdą dziedzinę życia. Niech to, co złamane, będzie uzdrowione. Niech to, co zbrukane, to, co zabrudzone, niech będzie oczyszczone. Niech to, co zamieszane, niech będzie wyprostowane. Jezu Chryste, w Twoje imię, w Twoje potężne, święte imię. W Twoje potężne, święte imię, Ty, który jesteś Królem Wszechświata, w Twoje imię nakazuję każdemu problemowi, każdej chorobie ugiąć się pod Twoim imieniem. Ugiąć się i wycofać pod Twoim imieniem. Dla Twojej chwały, Jezu Chryste, i dla pożytku braci i sióstr. Amen. 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 Przyjmujcie tę modlitwę, przyjmujcie Boże działanie. I wydajcie takie owoce jak wy. Tak jest. Chwała Panu. Na dzisiaj to wszystko. Zostańcie z Bogiem. Zaraz nagrywamy kolejny odcinek, też z pogrzebieniem. Tak. Wkrótce będziecie mogli nas oglądać znowu. Z Bogiem. Z Bogiem.